Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomek Grząślewicz i zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka z cyklu Środula 43. Równocześnie chciałbym Państwa prosić o wzięcie udziału w zbiórce pieniężnej na realizację filmu o zagładzie żydowskiej społeczności Sosnowca, nad którym pracuję wraz z ekipą kanału Historia Zapomniana. Link do zrzutki na stronie zrzutka.pl znajdziecie Państwo w opisie filmu oraz w komentarzu pod nim. Pierwszy odcinek naszego cyklu nosi tytuł Przesiedlenie. Zajmiemy się w nim etapem, na którym getto na Środuli było tworzone. Pierwszy dokument, jaki chciałbym Państwu pokazać, to jest pismo, które Wydział Budowlany miasta Sosnowca w okresie okupacji wystosowało do nadburmistrza niemieckiego miasta Sosnowca w lipcu 1942 roku. Była to analiza, której efekty i konkluzja są dla nas dosyć szokujące. Mianowicie eksperci budowlani oszacowali, że 35,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej, jaka znajduje się na Środuli, wystarczy do tego, żeby zakwaterować tam, uwaga, 17-18 tysięcy Żydów. Wychodzi więc, że według ich wyliczeń każdemu człowiekowi przypadało 2-2,5 metra kwadratowego. W dalszym ciągu pisma dopowiadają, że w zasadzie dla dzieci tej powierzchni potrzeba jeszcze mniej. Dla skonfrontowania i porównania tych wyliczeń i tej analizy chciałbym też Państwu pokazać efekty spisu, który Niemcy przeprowadzili na Środuli we wrześniu 1942 roku. Na tym dokumencie widzimy wyliczenie liczby pokojów oraz mieszkańców na poszczególnych ulicach na Środuli. No i dowiadujemy się z podsumowania tego dokumentu, że we wrześniu 1942 roku na Środuli mieszkało 7300 mieszkańców polskich, chrześcijańskich. No i teraz możemy sobie to porównać, tak, że 7,5 tysiąca niecałe ludzi mieszkało na Środuli, a po przesiedleniu, po tym jak chrześcijańscy mieszkańcy Środuli mieli być wysiedleni, głównie do śródmieścia Sosnowca, na ich miejsce miało przyjść 17 do 18 tysięcy Żydów. No różnica jest kolosalna. Dodajmy do tego, że Środula ogólnie była dosyć gęsto zabudowana i ciasno, więc można sobie wyobrazić, jakie te warunki mieszkaniowe Niemcy dla ludności żydowskiej szykowali. Proszę Państwa, w październiku 1942 roku na ulicach Sosnowca ukazało się ogłoszenie w dwóch językach, polskim i niemieckim. Ja tutaj Państwu je prezentuję tylko w języku polskim. Ogłoszenie było podpisane przez Chaima Merina, prezesa sosnowieckiego Judenratu i starszego brata Mojżesza Merina, który był prezesem Centrali Rad Starszych Żydowskich na wschodnim Górnym Śląsku. No i w tym piśmie Żydzi są informowani o tym, że rozpoczyna się tworzenie dwóch dzielnic zamkniętych, gett na Środuli i w Starym Sosnowcu. Od razu sobie powiedzmy, że historia getta na Starym Sosnowcu była zdecydowanie krótsza niż historia getta na Środuli. W zasadzie od momentu, kiedy oficjalnie getto na Starym Sosnowcu zostało utworzone i uznane jego tworzenie zostało zakończone, czyli od połowy marca 1943 roku, do jego likwidacji upłynęło zaledwie kilka tygodni. Z końcem kwietnia 1943 roku wszyscy pozostali jeszcze na Starym Sosnowcu żydowscy mieszkańcy mieli się również przenieść na Środulę. W tym ogłoszeniu jest również mowa o takich szczegółach, jak w jakim stanie mieszkanie należy pozostawić, jak Żydzi mają się poruszać, kto może, a kto nie może przebywać na terenie dzielnicy zamkniętej. To ogłoszenie ukazało się ledwie dzień po zebraniu, z którego protokół możecie Państwo zobaczyć na kolejnym dokumencie. 9 października 1942 roku miało miejsce spotkanie pomiędzy przedstawicielami niemieckiej policji i władz, a przedstawicielami gminy żydowskiej. No i ten dokument jest istotny między innymi dlatego, że znajduje się w nim zaznaczona przeze mnie na czerwono w ramce lista ulic na Środuli, które miały wejść w obręb nowo tworzonego getta. Oczywiście nazwy są niemieckie. Dla ułatwienia po prawej stronie podaję Państwu spis kompletny tych ulic, zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim. Także możecie sobie Państwo to zobaczyć. Z tych najważniejszych ulic należy tutaj wymienić na pewno Okrzei, która była
Ciężko w to dzisiaj uwierzyć, jak się przejdzie tą ulicą niemalże pustą, ale to była główna ulica Środuli, główna ulica Starej Środuli już przed wojną, główna ulica handlowa, gęsto zabudowana, dom przy domu. W okresie wojny nosiła nazwę Zeilenweg. Również ważnymi ulicami były ulice Konopnickiej i Wyspiańskiego w okresie getta, odpowiednio Zandzeile i Zidlerzeile. Z list przesiedleńczych, o których porozmawiamy za chwilę, dowiadujemy się, że to właśnie tam mieszkali najwyżsi rangą członkowie Judenratu. Proszę Państwa, przechodzimy do mapki Środuli. Na czerwono zaznaczyłem obrys granic getta, które wyznaczały od południa ulica Prusa, czyli Bergzeile, od zachodu ulica Piotrkowska, czyli Petrikauerstrasse, a taką naturalną granicą tuż za tą ulicą była biegnąca do dziś tamtędy linia kolei niegdyś warszawsko-wiedeńskiej. Od północy mieliśmy ciąg ulic Północnej i Zuzanny, natomiast od wschodu ulicę jeszcze wówczas nie nazwaną dzisiaj Jędryczki. Ona się ciągnęła i nadal ciągnie wzdłuż muru cmentarza Zagórskiego, więc tak to wyglądało, jeżeli chodzi o granice. Proszę Państwa, bardzo ważna książka, do której nie tylko w tym odcinku, ale w całym cyklu będę się często odwoływał, to jest Płowa Bestia autorstwa Pawła Widermana. Paweł Widerman był człowiekiem bardzo gruntownie wykształconym. Zrobił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. O czymś to świadczy. W okresie międzywojennym był dyrektorem gimnazjów w Sosnowcu i takim powszechnie szanowanym autorytetem w obrębie społeczności żydowskiej Sosnowca. Nic więc dziwnego, że w okresie wojny wszedł w skład Judenratu, czyli tej nowo utworzonej w warunkach wojennych gminy żydowskiej i objął kierownictwo wydziału szkolnego. Przeżył wojnę, stracił w niej zresztą najbliższych, stracił rodzinę, żona i syn zostali wysiedleni i zginęli w Auschwitz-Birkenau. Natomiast Widerman przeżył w ukryciu i właśnie w ukryciu, jeszcze w okresie wojny, napisał książkę pod tytułem Płowa Bestia. Jest to dokument bezcenny, ponieważ jest to świadectwo człowieka, który był członkiem Judenratu, tak można powiedzieć insiderem, i przedstawił taki bardzo szczegółowy i bardzo namacalny dowód tego, w jaki sposób funkcjonował Judenrat z szefem Mojżeszem Merinem. No i między innymi Paweł Widerman opisuje taką sytuację, kiedy na początku, właściwie jeszcze zanim getto zaczęło być tworzone, Mojżesz Merin wysłał na Środulę delegację ludzi z Judenratu, ludzi powszechnie znanych i szanowanych. Wśród nich był Widerman, a również dr Henryk Liberman, którego widzą Państwo na kolejnym slajdzie. Mamy jego zdjęcie, mamy też fragment Płowej Bestii. Więc wyobraźmy sobie tę scenkę. Jest jesień 1942 roku, w bardzo złych warunkach pogodowych. Delegacja z Judenratu przyjeżdża na Środulę i przyjęci są tam bardzo wrogo. Otóż ludność miejscowa, składająca się w przeważającej mierze z Polaków, z chrześcijan, ludność robotnicza w znacznym stopniu, wbrew temu, co można byłoby sądzić, wcale nie chciała się przeprowadzać do śródmieścia Sosnowca. Teoretycznie oznaczałoby to awans cywilizacyjny, ponieważ Środula była dzielnicą ubogą, robotniczą, pozbawioną infrastruktury, takiej jak kanalizacja czy wodociągi. No a w centrum Sosnowca też różnie z tym bywało, ale ogólnie rzecz biorąc dla wielu ludzi oznaczałoby to szansę na zamieszkanie w lepszych warunkach, gdzieś tam na Modrzejowskiej czy na ulicy Dekerta. Natomiast ludzie nie chcieli się stamtąd przeprowadzać. Po pierwsze, Polak tradycyjnie jest dosyć przywiązany do własnej ziemi. Po drugie, wielu z tych ludzi miało swoje hodowle, uprawy, ogródki. Po trzecie, na Środuli też bardzo wielu ludzi hodowało kozy, krowy, konie. No wiadomo, że na Modrzejowskiej trudniej z krową przeżyć niż na Środuli. I po czwarte, i również bardzo ważna rzecz, wielu mieszkańców Środuli pracowało w pobliskich, okolicznych zakładach przemysłowych, których tam nie brakowało. I na Pogoni, i na Środulce, i na Sielcu. No więc też woleli mieć do pracy bliżej niż dalej, prawda? Transport publiczny nie funkcjonował tak jak dzisiaj. Łatwiej było dojść 300 metrów do pracy niż 3 czy 4 kilometry. No i mamy właśnie tę scenkę z Płowej Bestii. Przyjeżdża delegacja z Judenratu, ludzie przyjmują ich wrogo, mówią, żeby sobie stąd poszli, że to jest ich dzielnica. Na to wychodzi doktor Liberman i próbuje przemawiać do tych ludzi. Słuchajcie, my się tutaj nie pchamy, my nie chcemy tutaj mieszkać.
przyjdziecie na nasze miejsca, będziecie mieszkali w lepszych warunkach. No ale według Widermana na tych ludziach nie zrobiło to specjalnego wrażenia. I rzeczywiście przesiedlenie trwało o wiele więcej niż sobie to zaplanowali i Niemcy, i Mojżesz Merin, który parł do tego, żeby Żydzi przenieśli się do tej dzielnicy zamkniętej. Uważał, że w tych warunkach, pozostając na uboczu i ciężko pracując na rzecz niemieckiej armii, uda się Żydom, przynajmniej w lwiej części, dotrwać do końca wojny. Tak więc przesiedlenie trwało długo, również z oporami. Mamy tutaj taki ciekawy dokument z listopada 1942 roku. Biuro nadburmistrza Sosnowca napisało do Gestapo z prośbą o wsparcie w przesiedleniu. Mianowicie biuro przesiedleńcze na Środuli znajdowało się przy ulicy Zeilenweg, czyli Okrzei 42. No i tam ci Polacy zamieszkali na Środuli, mieli się stawiać, zdawać meldunek ze swojego mieszkania, oddawać klucze, w zamian dostawać przydział do mieszkania w Śródmieściu, głównie Sosnowca. Natomiast tego nie robili i w tym piśmie dokładnie nadburmistrz o tym pisze, że Polacy szukają wszelkich możliwych wymówek, żeby się nie wyprowadzać ze Środuli, dlatego jest prośba o wsparcie ze strony Gestapo. Co ciekawe, budynek przy ulicy Okrzei 42 akurat istnieje do dnia dzisiejszego i tutaj macie Państwo zdjęcie, on stoi na rogu ulic Okrzei i Wyspiańskiego. Proszę Państwa, teraz pora na bardzo ciekawy zestaw dokumentów, który szczęśliwie dotarł, dotrwał do naszych czasów. Mianowicie są to listy przesiedleńcze. Listy, które regularnie Judenrat sporządzał i przekazywał do administracji niemieckiej. Listy zawierające informacje o ludziach, o sosnowieckich Żydach, którzy byli przesiedlani po prostu ze Śródmieścia Sosnowca, ze Starego Sosnowca na Środulę. Więc tutaj macie Państwo takie pismo przewodnie do takich list. I tutaj mamy na kolejnym slajdzie przykład listy przesiedleńczej. To są po prostu takie zestawy imion, nazwisk, dat urodzenia, miejsc urodzenia i adresów. Zatem kopalnia wiedzy z naszego punktu widzenia i naprawdę bardzo dobrze z punktu widzenia archiwalisty, czy historyka, czy regionalisty, że te dokumenty dotrwały. Zrobiłem przybliżenie na przykładowy dokument i widzicie Państwo, że na przykład pan Meyer Brauner, urodzony w 1895 roku w Chrzanowie, na terenie Śródmieścia Sosnowca mieszkał przy ulicy Herlengasse 21. To jest niemiecka nazwa ulicy Pańskiej, niegdyś, przepraszam, wówczas Pańskiej, teraz Rozwojowej. I on spod tego adresu wraz z rodziną został przesiedlony pod Steinzeile, czyli ulicę Batorego 7. Teraz parę słów na temat sytuacji mieszkaniowej na Środuli. Fragment relacji niejakiego Samuela Brechnera. Relacja, która zachowała się w Żydowskim Instytucie Historycznym. No i zgodnie z tą relacją, nie będzie to wielką tajemnicą, pamiętamy te analizy, na Środuli sytuacja była tragiczna. W wielu miejscach mieszkało po kilkanaście osób w jednym pokoju, a część Żydów po prostu wałęsała się po ulicach, koczując i nie mogąc zdobyć dachu nad głową. Niejako w odpowiedzi na ten problem Judenrat wystąpił do władz niemieckich o zgodę na budowę baraków. I tutaj mamy pismo, zgodnie z którym żydowski wydział budowlany uzyskał zgodę, a nawet zlecenie budowy tych baraków. Dodatkowe zastrzeżenie było takie, że Żydzi musieli sami zdobyć materiał służący do budowy baraków. On najczęściej pochodził z rozbiórki, jakiś szop baraków, tudzież ruder na terenie miasta. No i proszę Państwa, gdzie te baraki się znajdowały? Nie mam takiej stuprocentowej pewności, natomiast na listach przesiedleńczych, o których już Państwu mówiłem, jest informacja o tym, że bardzo często na tych listach przewija się adres Grabenzeile 29, czyli Mickiewicza 29. Grabenzeile to była niemiecka nazwa Mickiewicza. No i ludzi zameldowanych na Środuli pod tym adresem jest nienaturalnie dużo. To, tak jak widzą Państwo na tej stronie, to są dosłownie dziesiątki, a nawet setki nazwisk. Wydaje się więc, wszystko wskazuje na to, że właśnie w tym miejscu wybudowano te baraki. Na kolejnym slajdzie pokazuję zdjęcie tej okolicy. Ulica Mickiewicza już na tym odcinku dalej nie istnieje w dniu dzisiejszym.
Tam zaczyna się osiedle mieszkaniowe, no ale można sobie mniej więcej spacerując ulicą Mickiewicza od strony Okrzei wyobrazić, że właśnie gdzieś tam te baraki mogły stać. Przedostatni dokument w tym odcinku to jest 10 maja 1943 roku i pismo informujące o tym, że tworzenie gett w Sosnowcu, na Środuli oraz w Modrzejowie uznaje się za zakończone. Dalej w treści tego pisma są wspomniane również granice, o których już mówiliśmy. Natomiast tak naprawdę, proszę Państwa, ciężko powiedzieć, że getto na Środuli zostało kiedykolwiek ukończone. I tutaj macie dowód na to. Kolejna lista przesiedleńcza, 23 czerwca 1943 roku. Podpisany dokument przez Antoniego Kona, przedwojennego adwokata i członka władz Judenratu, i kolejne listy przesiedleńcze. Tak naprawdę sytuacja była dynamiczna, rozwojowa. Ludzie byli wysiedlani do Auschwitz, wyjeżdżali do obozów pracy. W zamian za to na Środule cały czas dowożono ludzi z mniejszych i likwidowanych ośrodków, na przykład z Dąbrowy Górniczej, więc de facto getto na Środuli nigdy nie zostało ukończone. To już wszystko w tym odcinku. Jeszcze raz proszę Państwa o wzięcie udziału w zbiórce na realizację filmu o społeczności żydowskiej Sosnowca, o jej zagładzie. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.